Maraton maturalny rozpoczął się dzisiaj równo o godzinie 9 językiem polskim. Myślę, że poszło bardzo dobrze, tematy były dosyć przyjemne i sam test też nie był trudny. Spodziewałam się, że może być trochę gorzej. Większość tematów, które w sumie są najważniejsze, były przerabiane podczas pandemii. No i nie ukrywajmy, że w wielkiej mierze się nie dało tego już nadrobić, ale no... Bądźmy dobrej myśli. Zadania nie były jakoś super mega wygórowane, ale mam wrażenie, że to może być też to, że ja po prostu siedziałam i kułam od sierpnia, także nie wiem, wydaje mi się, że dla każdego ta matura może być inna po prostu. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ do matury przystępują uczniowie 4-letnich liceów, którzy uczyli się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i zdawali egzamin w nowej formule. Zmieniły się także zasady matury z języka polskiego. Do tej pory wszystko mieściło się w jednym arkuszu, w tym roku są dwa. Nie wiedziałam, czego się spodziewać po tej nowej formule, ale już po pierwszym zadaniu nabrałam dużej pewności siebie. Spodziewałam się w sumie, że będzie trochę trudniej, jestem zaskoczona, bo niektóre zadania były takie oczywiste. Słyszałam trochę głosy na sali, że się tematy rozprawek średnio podobały niektórym, ale mi szczerze się podobały. Uczniowie mają zarazem więcej czasu, bo 240 minut. Pierwsza część to test. W drugiej maturzyści muszą napisać wypracowanie. Uważam, że tematy były bardzo przyjemne, bardzo uniwersalne i dawały duże możliwości interpretacyjne uczniom. W pierwszym temacie uczniowie mieli za zadanie wskazać bohaterów, którzy doświadczają wewnętrznych sprzeczności, a drugi dotyczył kategorii bohaterstwa. Maturzyści musieli nawiązać przy tej okazji do szkolnych lektur. Matura z polskiego rozpoczęła 3-dniowy maraton maturalny, do którego szkoły przygotowywały się od kilku dni. Tradycyjnie niestety obawialiśmy się znowu informacji o atakach bombowych, w związku z tym musieliśmy wcześniej przygotować szkołę. W naszym przypadku wyglądało to w ten sposób, że sprawdzaliśmy wszystkie pomieszczenia, zostały zaplombowane i dzisiaj na rano sprawdzaliśmy, czy wszystko jest bezpieczne i czy jest gotowe do przeprowadzania egzaminów. Te przebiegały w Chodzieży, jak i w Pile bez poważniejszych incydentów. Z wyprzedzeniem do szkół trafiły także arkusze egzaminacyjne. Choć w internecie pojawiały się różne informacje o przeciekach, to arkusze do ostatniej chwili są pod specjalnym nadzorem. W tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła dodatkowe zabezpieczenia. W wybranych przesyłkach są nadajniki, które rejestrują godzinę otwarcia tej właśnie przesyłki, która do szkoły dotarła. No i właśnie później rozpakowujemy tą przesyłkę o wyznaczonej godzinie i są sprawdzane pakiety, czy są właśnie te koperty nienaruszone. I to jest sprawdzane w obecności kolejnej osoby zespołu nadzorującego. A potem w obecności samych uczniów. Jutro na maturzystów czeka język obcy. 2 dni przerwy na powtórkę i w przyszłym tygodniu królowa nauk, czyli matematyka oraz co najmniej jeden wybrany dodatkowy przedmiot. Do kolejnych egzaminów mam pozytywne nastawienie, bo raczej będą prostsze. Lepiej się czuję właśnie w tamtych przedmiotach niż właśnie w języku polskim, więc mam nadzieję, że pójdzie mi o wiele lepiej niż dzisiaj. Maturzystów czekają także 2 egzaminy ustne z języka polskiego i obcego. Z powodu pandemii były one przez kilka lat zawieszone. Liczyliśmy, że nawet na ostatnią chwilę uda się jeszcze odwołać, no bo jednak na zdalnych spędziliśmy tyle samo czasu co poprzednie roczniki, no ale niestety musimy się z tym zmierzyć i myślę, że to będzie taka największa próba. Wyniki tegorocznych matur uczniowie poznają 7 lipca.